Witam was serdecznie, nasi mili kochani. Dzisiaj nietuzinkowy program, ponieważ zaczyna go nie Karol, a Karolina, czyli ekspertka od wierteł. Ale widzę, że Karolowi to bardzo nie w smak, także oddaję ci, Karol, głos. Podobno ekspertka od wierteł. Podobno ekspertka od wierteł. Dzisiaj będzie wyjątkowo. Po pierwsze, mamy tutaj eksperta od wierteł, czyli od jakichś narzędzi, to po pierwsze. A po drugie, ekspertkę, Karolinę. I dzisiaj porozmawiamy sobie o wierceniu, wiórach, urobku i... robieniu otworów. Czyli wszystko, co fascynuje prawdziwych majsterkowiczów i innych subskrybentów. I mężczyzn. Jeżeli was to interesuje, to zaczynamy. Karolino, powiedz nam teraz, jakie wiertła macie w ofercie i na co należy zwrócić uwagę przy wyborze wiertła? Jako marka M+, mamy w swoim asortymencie wiertła do metalu, do drewna, do betonu. Mamy też bardziej specjalistyczne, czyli do szkła, do obróbki gresu, z nasypem diamentowym, otwornice, otwornice bimetalowe. Także w naszym asortymencie naprawdę ktoś na pewno zawsze znajdzie coś dla siebie. Karolino, to może powiedzmy sobie o tym, co interesuje większość naszych subskrybentów, czyli wiertła do betonu, drewna i metalu. Czyli na co zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o wybór wierteł do metalu? Przede wszystkim, z jakiej stali są zrobione. Bo możemy spotkać się na półkach sklepowych ze stalą narzędziową, zwykłą, prostą, czyli tak zwane gwoździe. Tu się nie będę pochylać nad tym tematem, po prostu tego nie kupujcie. Natomiast jeżeli chodzi o półki sklepowe, najczęściej spotykamy HSS-y, czyli wiertła zrobione ze stali szybko tnącej. I tutaj rozróżniamy HSS albo HSSG. Chodzi tutaj o rodzaj, jak te wiertła są produkowane, ponieważ mogą być walcowane, czyli wnikamy w strukturę tego wiertła, wykręcamy je, więc już nie możemy od niego oczekiwać takiej super trwałości, tak? Natomiast HSSG jest to metoda pełnego szlifu, czyli w pręcie po prostu frezujemy rowki odprowadzające wiór. No i tu już musimy wymagać od tego wiertła trochę większej trwałości, tak? Kolejnymi to są wiertła do kobaltu, znaczy kobaltowe, przepraszam. I one są zalecane do nierdzewki, oznaczane są w standardzie albo HSSE, albo HSSCO. Często jest to domieszka kobaltu około 5%. Później mamy z powłoką tytanową, no i już ostatnie, naprawdę profesjonalne, to bardzo wymagających twardych stali, czyli z węglika spiekanego. No i tutaj musimy zwrócić uwagę, że to są bardzo twarde wiertła. To się łączy z tym, że są bardzo kruchliwe, no i tutaj precyzja musi być naprawdę profesjonalna. A co powiesz nam na temat wierteł do drewna? Nim zaczniemy o wiertłach do drewna, poprawię sobie włosy, tak? Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o wiertła do metalu, nie każde mają, a warto o tym wspomnieć, to jest split point. U nas w wiertłach jest obecny, czyli to na wierzchołku jest dodatkowa faska robiona i ona pomaga w prowadzeniu wiertła i tak naprawdę nie potrzebujemy tak eksploatować wiertarki, nie potrzebujemy takiego nacisku, jeżeli chodzi o pracę wiertła, tak? No, najzwyczajniej w świecie jest to nam bardzo pomocne. Wracając, o co pytałeś, czyli o wiertła do drewna. Tutaj jedną z najważniejszych rzeczy jest ostrze centrujące. Bardzo pomaga nam w pracy, ponieważ wchodzi po prostu w drewno, a tak naprawdę cała jego część robocza robi za nas robotę najzwyczajniej w świecie, tak? I ostrze jest zarówno w spiralach, w świdrach, czy też w łopatkach. Druga kwestia to są rowki odprowadzające wiór. No, wiemy, że w drewnie jest ich znacznie więcej niż na przykład w obróbce metalu. No i te rowki odprowadzające powinny być dużo głębsze. No i ostatnia rzecz, na którą gdzieś tam na pierwszy rzut oka możemy zwrócić uwagę, to jest uchwyt, czyli przy dużych średnicach wybierajmy mimo wszystko ten uchwyt nie w kształcie walca, ale na przykład heksagonalny, ponieważ powoduje, że no nie mieli nam się to tak w uchwycie wiertarskim i dużo, dużo łatwiej jest nam pracować. Jeżeli chodzi o beton, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na widię, płytkę węglikową, która jest osadzana na rdzeniu. Musi być osadzona głęboko, musi być dobrze wlutowana. My możemy się poszczycić tym, że lutujemy tak naprawdę na bazie brązu. No i jeżeli chodzi o urobek, który jest odprowadzany, musi być on odprowadzany przez głębokie rowki. Na to też warto zwrócić uwagę, ponieważ no wiemy, urobek przy wykruszaniu, no jest go dużo, jest ciężki, no żeby tego wiertła po prostu nie obciążać. Karolino, powiedz mi zatem, bo to brzmi wszystko bardzo interesująco, ale czy istnieje coś takiego jak wiertło uniwersalne, czy raczej do każdego materiału powinniśmy zastosować inny rodzaj wiertła? No oczywiście, że nie, Karolu. Nie po to produkują wiertła pod dane materiały, żeby używać ich do wszystkiego. Jak to powiadam, nasz zawsze szkoleniowiec na pierwszych szkoleniach, na szpilkach, na giewont wejdziesz, ale komfort tego chodzenia jest żaden. Spotykamy się jak najbardziej z tym, że ludzie na przykład próbują wiercić w drewnie do metalu wiertłami.
ale na przykład je ostrzą, kupują od nas wiertła bardzo długie, tak zwane NWKP i marnują czas po prostu na ostrzenie ich. Poza tym no, nie mamy tutaj takich samych rowków, które wyprowadzają wiór, po prostu wiór jest inny niż w obróbce metalu, tak? Więc jest to zupełnie bezsensowne, niepotrzebne, więc po coś jednak te wiertła do drewna zrobili. Tak samo znam śmiałków, którzy oczywiście próbowali dobrać się do betonu wiertłem, do metalu. Podejrzewam, że to była jedyna taka praca tego wiertła, a trzeba wspomnieć o tym, że dobre wiertła potrafią naprawdę dobrze kosztować, tak? Więc bezsensowna robota, a już w ogóle osobiście każdemu zbije piątkę, jeżeli wywiercił idealny otwór w drewnie, wiertłem po prostu do betonu. Karolino, powiedz mi, czy ja jako użytkownik mam jakiś wpływ na żywotność wiertła i czy mogę ją w jakikolwiek sposób przedłużyć? Karol, zdradzę ci patenty, co zrobić, żeby przedłużyć żywotność wiertła. Rzecz jasna. Mianowicie, przede wszystkim dobierajmy wiertło do danego materiału, w którym pracujemy i to będę wam powtarzała jak mantrę, bo ktoś mądrzejszy to wymyślił i to się sprawdza po prostu. Tak, kolejną kwestią w trakcie wykonywania otworów, co jakiś czas wyciągajmy wiertło, sprawdzajmy w jakim ono jest stanie, gdzieś tam te wióry po prostu usuwajmy, tak? Dostosowujmy odpowiednią prędkość. Ja wiem, że wam wszystkim się wiecznie śpieszy, panowie, natomiast no niemniej jednak trzeba troszkę zwolnić. Tutaj też istotną kwestią jest, żeby dobierać sobie prędkość tak. Im mniejsze wiertło, tym możemy sobie na większą i szybszą pracę pozwolić. Natomiast im większe, powolniej na pewno będzie dużo większa i lepsza jakość. No i chłodzenie. No i to jest punkt, na którym się troszeczkę dłużej pochylę. Mianowicie chłodzenie. Zwykła woda powinna wystarczyć. Skupię się tutaj na metalu na samym początku, bo jest to dość wymagający materiał i tu chłodzenie musi być bardziej zaawansowane. Czyli zwykła woda jest ok, ona nam chłodzi, natomiast zupełnie niweluje nam tarcia, które no też tutaj na eksploatację wiertła bardzo mocno wpływa. Są specjalne płyny chłodząco-smarujące, nie są one jakieś nie wiadomo jak drogie, więc naprawdę warto je zawsze mieć przy sobie. Natomiast pozwolę sobie wam sprzedać patent, który w takim czasopiśmie, nie wiem czy kojarzycie, Młody Technik, w 62 pan Niebojewski już nam sprzedał. Robienie emulsji w warunkach domowych, czyli na szybko woda, mydło i olej. Jest to zupełnie nieszkodliwe dla wiertła, a naprawdę chłodzi. No i przede wszystkim niweluje tarcie, o którym mówiłam. Powiedz mi jeszcze, czy wiertła powinniśmy w jakiś sposób konserwować? Oczywiście, jak najbardziej możemy tutaj wpłynąć na dłuższą żywotność naszego wiertła, jeżeli będziemy je dobrze konserwować. I tu muszę ewidentnie rozgraniczyć z tym, z czym spotykam się na co dzień, czyli realny świat, czy na budowie, czy u moich po prostu klientów produkcyjnych, a w tym, w którym chciałabym żyć, czyli idealny świat dla naszych wierteł. W tym idealnym świecie każdy po swojej pracy powinien tak naprawdę to wiertło czyścić. Nie róbcie tego wodą, ponieważ ona wpływa bardzo negatywnie, korozyjnie na nasze wiertła. Róbcie to na sucho. Następnie bardzo prostymi sposobami możemy po prostu zabezpieczyć te wiertła. Nie muszą to być specjalistyczne pasty antykorozyjne czy jakieś smary. Wystarczy WD-40, który zazwyczaj macie przy sobie, panowie, na każdej robocie. A już całkowicie w domowym sposobie, który również jest sprawdzalny i na pewno choć odrobinę wpłynie na tą żywotność naszego wiertła dłuższą, niż byśmy to wrzucili po prostu na rzęciówki, to po prostu albo jakiś pergamin, albo jakiś papier. Olejem zabezpieczamy czyste wiertło i ono na pewno będzie nam służyć dużo, dużo dłużej. Jeżeli chodzi o kwestię wierteł do betonu, sprawa jest naprawdę dużo prostsza niż w metalu. Przede wszystkim, panowie, ktoś wymyślił udar i wy, biedni, w ogóle nie musicie się tak bardzo męczyć w trakcie pracy wiertarką. Druga kwestia, i tu wam sprzedam patent jeszcze ważniejszy, to znaczy wyciągajcie wiertła z otworów. Następnie czyście je z urobku, ponieważ to bardzo je przegrzewa. No i dajcie im czasami odpocząć. Karolino, powiedz mi jeszcze, czy możesz nam sprzedać jakieś patenty odnośnie wiercenia? Nie, bo za nie się płaci gruby pieniądz, mój drogi. Nie, no oczywiście, te, które będę mogła i postaram się wybrać takie najbardziej pragmatyczne, które po pierwsze sprawdziły się u moich klientów, albo też u mnie. Wiercenie dwuetapowe. Panowie, jeżeli zabieracie się za naprawdę wywiercanie dużych otworów, zacznijcie sobie z wiertłem wiercić, które ma dużo mniejszą średnicę, a dopiero później przechodźcie do docelowego, bardzo ułatwiam wam to pracę. Drugim takim patentem, tutaj będę mówiła o otwornicach z nasypem diamentowym. Jeżeli chodzi o samo nawiercanie, rozpoczęcie wiercenia, ja jak uczyłam się wiercić, nie ukrywam, że
ten rodzaj wiertła był jednym z najtrudniejszych, które musiałam opanować. Najpierw musicie zaczynać kantem, dopiero później prostujcie. Mi to bardzo ułatwiło robotę, ja o tym nie wiedziałam. Na samym początku wiertło wtedy się nie ślizga, jest bardzo precyzyjne. I zostając przy wiertle z nasypem diamentowym, zapraszam oczywiście do nas na kanał również Intermar. Tam jeden z naszych pracowników pracuje na naszych wiertłach i między innymi pokazuje właśnie ten patent, który, no dobra, już wam sprzedałam. Czyli jak wierci w glazurze, robi sobie tak zwaną kuwetkę z plasteliny, czyli obkleja sobie miejsce, które będzie wywiercał, wlewa tam wodę i z automatu ta woda chłodzi i otwór, i wiertło, i wypłukuje cały urobek, co tak naprawdę ułatwia nam pracę i, że tak powiem, nie musi być aż tyle sypu przy robieniu tych otworów. No i tutaj też fajnym patentem jest, jeżeli mówimy o otwornicach z dużą średnicą, możemy w środku, już są takie produkowane, gdzie mają w środku z automatu gąbeczki, albo po prostu sobie kawałek gąbeczki wsadzić namoczony. On też naprawdę będzie w stanie nam ułatwić tą pracę. Myślę, że to z tych patentów, za które nie musicie zapłacić, to wszystko. Teraz najważniejsze pytanie, czy to krzesło parzy, bo jeżeli by inni chcieli tu przyjść, tacy, wiesz, eksperci z innej dziedziny, to czy muszą się czegoś obawiać, czy jak to wygląda? Stres będzie dla was na pewno niebywały, bo nie ukrywam, było to dla mnie stresujące, ale mega miłe doświadczenie, bardzo wam dziękuję za zaproszenie. Ale jak na pierwszy raz poradziłaś sobie bardzo, ale to bardzo dobrze. Na to liczę, bądźcie dla mnie łaskawi w komentarzach, natomiast z czystą przyjemnością tutaj byłam, mam nadzieję, że oprócz tego to ja wam sprzedałam jakieś patenty, które wam się przydadzą. Zapraszam was dalej na naszą stronę Intermar Pro, ponadto do naszego sklepu sklep Intermar Pro, na wszystkie mass media. Czyli na YouTubie będziemy tutaj też podlinkowani, prawda, Karol? Wszystkie linki będziecie mieli zarówno do Intermaru, do strony, jeżeli chodzi o Facebooka, jeżeli chodzi o YouTube'a, będziecie mieli na dole. Jeżeli chodzi o kanał, też się tutaj już wyświetla, albo za chwilę się wyświetli, będzie można sobie wejść, oglądnąć inne patenty na wiercenia w innych materiałach i zasubskrybować ich kanał. Co jeszcze? Promocja. Chyba tyle. Promocja. Oczywiście najważniejsze, specjalnie dla wszystkich subskrybentów Klimatyzacji Katowice, będzie na dole umieszczony rabat na naszej stronie sklepu, czyli sklep Intermar Pro. Wpisując rabat, tylko i wyłącznie dla was będzie on w wysokości 10%. Więc wbijajcie do opisu, wykorzystujcie rabat, to wszystko dla was, kochanych subskrybentów. Jeżeli macie jakieś pytania do Karoliny, piszcie je w komentarzach, my na nie odpowiemy i Karolinę tutaj najwyżej, jeżeli będzie dużo pytań, ściągniemy i jeszcze raz nagramy jakiś ciekawy filmik. Oczywiście jestem do waszej dyspozycji. Jeszcze raz dziękuję. Więc z tego miejsca żegnamy się z wami Karol i... Karolina. Cześć.